Cześć! Mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, to wszystko u Was ok. Z tej strony Julita i witam Was w moim pierwszym, nowym podcaście. Tak. Jestem podekscytowana. Jednocześnie trochę się stresuję. Trochę bardzo. Tak więc witam Was w moim podcaście. Nocne rozkminy. No i ktoś teraz mógł się podrapać po głowie i zadać sobie pytanie: nocne rozkminy? Ale przecież to może być o wszystkim. No właśnie. No i to jest takie piękne. Ten podcast może być o wszystkim. I myślę, że o tym właśnie będzie. No bo wiecie co? To nie jest tak, że ja kładę się przed snem do łóżka. I myślę, tak, no, no dzisiaj będę myśleć o filozofii, a następnego dnia kładę się do łóżka i myślę, no, dzisiaj będę się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby istniały jednorożce. No nie, tak nie jest, więc nie możecie oczekiwać, że ten podcast będzie zawsze śmieszny albo zawsze będzie poważny, bo tak nie będzie, bo ja nie wiem, co ja będę rozkminiać. Ja jestem osobą, która dużo myśli ale nie zawsze myśli o czymś, o czym powinna myśleć ja jestem po prostu osobą, która analizuje, no i mówiąc prosto, rozkminia a robię to szczególnie przed położeniem się e, spać, raczej w momencie kiedy już położę się spać i bardzo, bardzo bardzo chciałabym zasnąć, bo tak na marginesie kocham spać e, no ale z jakichś powodów zasnąć nie mogę no i rozkminiam Powód, dla, dla którego nie mogę zasnąć, i wiele z Was myślę, że również nie może zasnąć. Będzie tytułem i tematem dzisiejszego, pierwszego odcinka nocnych rozkmin, a mianowicie będę mówić o skupieniu, a raczej o jego braku, o tym dlaczego jest nam tak ciężko się skupić. No, i co możemy zrobić, żeby było nam chociaż trochę łatwiej? I myślę, że nie ma lepszego pierwszego tematu, o jakim mogłabym porozmawiać w odcinku Nocnych Rozkmin, bo gdyby nie problem ze skupieniem, to tego podcastu by w ogóle nie było. Bo gdybym ja kładła się do łóżka i zasypiała w 10 sekund, i spała jak baba z dorana, to nie miałabym kiedy rozkminiać. W sensie, wiecie, miałabym. Ale będąc osobą taką, jaką jestem, która lubi robić dużo i um, nie lubi, w cudzysłowie, marnować czasu na niepotrzebne rzeczy, jedynym momentem, kiedy mogę rozkminiać, jest właśnie położenie się do łóżka. Tak więc, pierwsze pytanie, jakie... Spróbuję znaleźć y, odpowiedź poprzez rozkminę. Jest to, co nas właściwie rozprasza. Dlaczego nie jesteśmy w stanie po prostu usiąść do komputera, napisać tego cholernego wypracowania, zapisać i wrócić do swojego życia? Czemu. Wcale nie mówię teraz o sobie. <t bohatery> Czemu w momencie, kiedy musimy. Do przyszłego miesiąca wysłać pierwszy rozdział pracy licencjackiej i siadamy do zrobienia researchu, to nagle wszystko, naprawdę, naprawdę wszystko wydaje się dużo bardziej interesujące i dużo bardziej ważne niż przeczytanie dziesiątej książki o zapożyczeniach z języka angielskiego. No, no, dlaczego tak jest? No więc, co nas rozprasza? Pierwsza Najbardziej oczywista rzecz, chociaż może nie dla wszystkich tak oczywista, jest telefon. Słuchajcie, słyszałam kiedyś um, i niestety do tych podcastów nie, nie będę prawdopodobnie robić researchu, także nie oczekujcie tego ode mnie, bo ja nie jestem żadną psycholożką, socjolożką, ja w ogóle nie jestem w niczym ekspertką, ja po prostu rozkminiam, ok? Dlatego nie zrobiłam teraz researchu, ale powiem Wam o czymś, co słyszałam i może jakaś miła dusza podeśle um, ten artykuł czy badanie um, mi i Wam. Ale słyszałam kiedyś, że Sama obecność telefonu w pokoju, w którym się znajdujemy i w którym powinniśmy robić coś, co musimy zrobić, np. pracować czy pisać, uczyć się do egzaminu. Sama obecność telefonu w tym pokoju obniża naszą efektywność. No, jak ja to usłyszałam, no to ja byłam w szoku. No, bo wiedziałam, że. No, no, wiedziałam, że jeśli mam telefon pod ręką, no to mając ten taki odruch już trochę bezwarunkowy, będę po niego sięgać, i nieświadomie nawet odblokowywać ekran i przeglądać, nie wiem, Instagrama, czy sprawdzać wiadomości na Messengerze. Ale nie wiedziałam, że sam fakt, że telefon się znajduje w pokoju, może obniżać moją produktywność. To jest, to jest słuchajcie, dla mnie szokujące. Tak więc wiecie, no, telefon. Jest takimi drzwiami do innego świata, magicznego świata, świata social mediów. No i tutaj przechodzę właśnie do drugiej rzeczy, która potrafi nas bardzo, bardzo rozpraszać, a są to właśnie social media. Bo wiecie, social media są zaprojektowane właśnie tak, żeby nas uzależniać i żeby zawsze znajdowało się w nich coś nowego, coś, co musimy, w cudzysłowie, przeczytać, coś, o czym musimy w się dowiedzieć. No bo spójrzcie chociażby na takiego Facebooka, czy Instagrama, gdzie um, ten tak zwany wall jest niekończący się. To nie jest tak, że w pewnym momencie przeczytaliście wszystkie posty swoich znajomych, czy przejrzeliście posty wszystkich ludzi, których obserwujecie na Instagramie, dojrzeliście do końca i macie takie aha, no dobra, skończyłem, skończyłam, spoko, wracam do nauki na sesję. Albo chociaż taki TikTok um, for you page. Hmm. Kto raz spędził całą noc na TikToku, ten rozumie, o czym mówię. <gry> I ciężko pozostać skupiony w momencie, kiedy w zasięgu naszej ręki tak naprawdę istnieje tak potężne narzędzie, które no, w nieodpowiednich rękach to jest w naszych rękach, kiedy musimy zrobić coś produktywnego. Potrafi no, nieść spustoszenie. I co social media po powodują? Jest taki skracany czas skupienia. No i jeśli ktoś kiedyś czytał blogi, jeśli ktoś jeszcze pamięta blogi, które były popularne w 2013-2014 roku, no to początkowo żeby przeczytać takiego posta na blogu, no trzeba było poświęcić czas. Trzeba było poświęcić faktycznie te 10-15 minut na przyjęcie jakiejś, um, jakiejś treści. Czyli faktycznie trzeba było usiąść na 15 minut przed komputerem i przeczytać, co jakiś bloger lub blogerka dla nas napisali. Jakiś czas później okazało się, że posty bez zdjęć no nie były już akceptowalne. No bo jak to? Tyle treści... To oczy bolą. To nie może tak być. Więc pojawiły się zdjęcia. A trochę czasu później blogi zaczęły zamieniać się w, pew... w takiego Instagrama, gdzie wyglądały bardziej jak fotoblogi niż jak blogi, bo więcej było zdjęć niż treści. I nie mówię, że w tym jest coś złego, słuchajcie. No, no, nie mówię, że jest w tym coś złego. Ale prawda jest taka, że tak jak wcześniej czytając post na blogu, potrzebowaliśmy 15 minut, tak po tym czasie, po tej całej zmianie, potrzebowaliśmy na to. Minut 3 lub 5. E, w pewnym momencie blogi poszły, odeszły do lamusa i wszyscy przenieśli się na YouTube'a. No bo to wspomagało tak zwany popularny teraz multitasking. No bo nie trzeba było już usiąść i poświęcić faktycznie, wyjąć 10 minut ze swojego życia, żeby przeczytać posta, a wystarczyło em, Odpalić filmik na YouTubie i jednocześnie, nie wiem, gotować obiad, prasować czy robić makijaż. E, tak więc ten, y, ta energia, to skupienie wymagane od nas zmniejszyło się. Następnie przyszliśmy z YouTuba na TikToka, gdzie treści są jeszcze krótsze. Teraz nie oglądamy 15-minutowego filmiku, a oglądamy minutowy TikTok. No i no niech. No, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który nie, nie wyłączył TikToka, który trwał minutę, bo okazał się za nudny. No i stwierdziliśmy, że no nie, nie chcemy się skupiać na tym aż przez minutę. No i to jest dla mnie ciekawe, i to jest trochę przykre, ale dobrze, że zwróciliśmy na to uwagę. Że zwracamy na to uwagę, że ja zwr zwróciłam na to uwagę i teraz zwracam na to uwagę wam, bo dzięki temu będziecie mogli zauważyć problem i może znaleźć na niego rozwiązanie. No i ostatnią rzeczą, którą sobie zapisałam na kartce, która tak wygląda trochę enigmatycznie, enigmat, enigmatycznie, enigmatycznie, okej, okay, sorry, polski język, ciężki język, jest my sami. No, i tak na początku na to spojrzałam i nie wiedziałam o co mi chodzi, ale tak jak po chwili zastanowienia już wiem. Chodzi o to, że mm, obok tego wyrażenia, my sami zapisałam sobie nazwisko takiego e, wynalazcy. Hugo Gernstag, trochę na grałam, mm, który pod koniec. E, XX wieku bodajże wymyślił coś takiego jak izolator, i to był taki kask z dwoma dziurami na oczy i z taką rurką na tlen, która yy, zmniejszała ilość dźwięków z zewnątrz, takich różnych rozpraszaczy do 95%. No i wydawało się na początku, że to jest super wynalazek, nie? No bo jak nas nie rozpraszają żadne dźwięki z zewnątrz, śpiewające ptaki, bające się dzieci, e, nie wiem, e, jeżdżące samochody, nasi domownicy, e, którzy zajmują się swoim życiem, czy um, sąsiedzi kłócący się za ścianą, no to że jak tego wszystkiego nie będziemy słyszeć, to będziemy w stanie pozostać skupi skupionymi na dłużej. A okazało się, ten właśnie pan Hugo doszedł do wniosku, że to nieprawda. Że okej, okay, był w stanie być, pozostać skupionym nieco dłużej, ale różne myśli, różne rozkminy <laughs> pojawiały się wciąż i wciąż było to uciążliwe. No i ktoś by mógł sobie pomyśleć: Jezu, świetnie. Czyli skoro to my jesteśmy źródłem swojego, swoich problemów ze skupieniem, no to słuchajcie, jesteśmy Jesteśmy w dupie, nic już z tym nie zrobimy. No. Cóż, warto po prostu otworzyć TikToka i przeglądać go do rana. Nie. Nie. Właśnie fakt, że wiemy, że to my jesteśmy głównym źródłem swoich problemów ze skupieniem, jest takim super kopem takim pchnięciem do przodu taką motywacją, żeby szukać sposobów, jak sobie pomóc? No i rzeczą, jaką zapisałam sobie na liście, jest taki hmm, szeroko pojęty mindfulness, i e, większość z Was pewnie wie, czym mindfulness jest. I tutaj mówię m.in. o medytacji, o której też każdy z Was pewnie słyszał, bo to już jest taki dość popularny e, temat w internecie i w różnych mediach. E, więc chyba nie muszę przybliżać, czym medytacja jest. Powiem tylko, że w medytacji właśnie chodzi o to, żeby ćwiczyć nas, nasz mózg, żeby był w stanie skupić się nawet na 15 sekund, ale na jednej rzeczy: na oddechu. Słuchajcie, nawet 5, 10, 15 sekund skupienia jest już sukcesem. Nie możemy wymagać od siebie, że będziemy w stanie usiąść i jak jacyś buddyści, medytować przez godzinę, bo, bo nie będziemy w stanie dlatego nawet 5, 10, 15 sekund skupienia to już jest coś mózg trzeba ćwiczyć no a jeśli nie lubicie medytacji no to może polubicie uważność czym jest uważność? na przykład spacerując z psem zaczynacie liczyć swoje kroki albo zwracacie uwagę na śpiew ptaków albo liczycie przyjeżdżające samochody czy zwracacie uwagę na ciepło jakie czujecie na ramionach mając na sobie ciepły kożuszek tego typu rzeczy. Ale jeśli żadna z tych rzeczy Wam nie odpowiada, mówicie nie, to nie dla mnie, nudne, n -n, to mam dla Was jeszcze jeden sposób. Spróbujcie zrobić coś, ale poświęcić się temu w 100%. Słuchajcie, zanim wdumaczę dokładnie o co chodzi, niech podniesie rękę ten, który. Oglądając filmik na YouTubie, przegląda komentarze. Jednocześnie. Nie widzicie mnie, ale podnoszę rękę. Niech podniesie rękę ten, który oglądając film lub serial, jednocześnie przegląda Instagrama lub Facebooka. No, powiem Wam, że tak, tak nieśmiało podnoszę rękę, bo nie lubię jak ktoś to robi i sama bardzo z tym walczę, ze sobą, ale zdarza mi się. No, i niech podniesie rękę ten, kto nawet na TikToku, oglądając TikToka, musi odpalić komentarze. Dlaczego? Bo jesteśmy przebodźcowani. W tej całej erze social mediów. Gdzie z jednej strony ktoś nam coś reklamuje, z drugiej strony leci jakaś muzyczka, gdzieś jeszcze, em, nie wiem, atakują nas światła billboardów. Em, jesteśmy stale przebudzcowani. Kiedyś, przed tym wszystkim, kiedy człowiek musiał, chciał się czegoś dowiedzieć lub chciał się czymś zająć, na przykład sięgał po książkę, siadał i spędzał czasami nawet godziny na jednej rzeczy, na siedzeniu w fotelu i czytaniu książki. Teraz wielu osobom wydaje się to nie do pomyślenia. Ja wiem, że teraz życie mamy dużo szybsze, dużo bardziej stresujące. Żyjemy w tym takich, tych takich czasach, gdzie musimy robić jak najwięcej, jak najszybciej, a jak tego nie robisz, to jesteś jakimś przegranym. Wiem, rozumiem. Ale warto mimo wszystko dać sobie czasami czas, na taki, wiecie, powrót do korzeni, na to, żeby usiąść i skupić się na jednej rzeczy. No i ja bardzo polecam właśnie na przykład przeznaczenie sobie chociażby 10, 15, pół godziny, minut. Y, <grym>, pół godziny, minut. Wiecie, o co chodzi? Y, jakiegoś czasu dziennie, żeby usiąść i na przykład poczytać książkę. No i to może być książka w jakimkolwiek tematyce. Ja na przykład. Ja czytam bardzo dużo, szczególnie czytam kryminały i thrillery. No i robię to praktycznie codziennie jest to taki mój rytuał, który uwielbiam. Um, ale to nie musi być, to nie musi być tego typu książka. To może być fantastyka, to może być książka popularna naukowa to może być biografia, ale to nawet nie musi być książka. To nawet nie musi być czytanie. Możecie na przykład skupić się na piciu kawy rano albo przygotować sobie swoje ulubione śniadanie nie wiem pankejki, gofry, jajecznicy albo kanapkę z serem i ketchupem naprawdę nie interesuje mnie to zróbcie sobie coś swojego ulubionego na śniadanie usiądźcie i spędźcie te 10-15 minut na jedzeniu nie na wpatrywaniu się w telewizor i jedzeniu nie na przeglądaniu telefonu i jedzeniu nie na rozmowie z domownikami i jedzeniu ale tylko i wyłącznie na jedzeniu. Zobaczycie, jaka to jest różnica. I to jest też pewnego rodzaju mindfulness, takie skupianie się na jednej rzeczy naraz. To jest ćwiczenie naszego mózgu. No i tutaj trochę połączone, możecie spróbować sobie znaleźć hobby wymagające skupienia. No i już wspomniałam o czytaniu książek, też słyszałam, że dość popularne jest szydełkowanie. Albo robienie czegoś na drutach. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem to samo. Jeśli jest, to przepraszam, jestem niedoinformowana. Czy na przykład wyszywanie, czy, czy... słyszałam, że sztuki walki też działają w taki sposób, że wymagane jest stuprocentowe skupienie w danej chwili. No, ja chciałabym się nauczyć szydełkować i robić na drutach, ale. Z moją cierpliwością jest jeszcze gorzej niż z moim skupieniem, a będąc osobą, która nie umie przeciąć nawet równo kartki, z tą moją, moja cierpliwość byłaby wystawiona na bardzo, bardzo bardzo wielką próbę. Na no pewnie byłby to dla mnie dobry trening, ale chyba psychicznie nie jestem gotowa na tego typu torturę. Może kiedyś, do tego dojrzeję, nie w tym momencie. <grym> tak więc pomyślcie o jakimś hobby, no, może ostatnio wam się na przykład nudzi w życiu i chcielibyście spróbować czegoś nowego. Spróbujcie czegoś, co wymaga od Was skupienia, co wymaga od Was pełnego pokładu uwagi i, i, i energii. Ale nie mówię o takiej energii, że nie wiem, musicie pójść i walczyć na ringu z, z bykiem, tylko takiej energii bardziej mentalnej, że, że nie jesteście w stanie jednocześnie. Uprawiać tego hobby i odbierać telefonów z pracy. Kolejnym moim taką sugestią, co możecie, którą możecie spróbować albo nie wprowadzić w swoje życie, która może albo nie pomóc Wam ze skupieniem, jest przeznaczenie konkretnych godzin na social media i na przykład czytanie maili. No nie, to są tego takie przykłady. Wstawcie tutaj, co chcecie. No i na początku, jak rozkminiałam nad um, sugestiami, które wam, mogę Wam um, tutaj przedstawić i zapisałam to na kartce, tak pomyślałam sobie, no ale jak ja to uargumentuję? Czy to w ogóle ma sens? Ale po dłuższej rozkminie pomyślałam, że tak, to ma sens. Bo dajecie sobie przestrzeń w umyśle na taki luz, na taki spokój, na takie zrzucenie y, z siebie myśli. Bo jeśli ustalicie sobie, że będziecie czytać maile tylko, nie wiem, o godzinie 9 i 16, dajecie sobie przestrzeń wolną w umyśle, że poza tymi godzinami możecie zająć się czymś innym. Brzmi super, nie? I to się może wydawać super proste, ale to serio działa. A bo jeśli ustalicie sobie, że korzystacie z social mediów do godziny 20 to po godzinie 20.00 wasz umysł jest wolny. Macie wyłączony internet i możecie zająć się czytaniem książki, robieniem na drutach, yy, malowaniem, yy, nagrywaniem podcastu albo filmików na YouTubie albo yy, uczenia się nowego tańca z TikToka. Serio. I tutaj tak yy, powiedziałam, że do 20... Ale to może być każda inna godzina. Możecie sobie wyznaczyć godzinę dziennie na social media, możecie sobie wyznaczyć 10 godzin dziennie na social media, ale ustalając takie, taki schemat, takie żelazne ramy, wydaje mi się, że to może być dla niektórych ludzi pomocne. Wiem, że dla mnie to jest pomocne w pozostawaniu skupioną. Tak więc polecam przetestować. Może i Wam pomoże w ćwiczeniu skupienia. No, i a propos dawania sobie przestrzeni na zajmowanie się czymś innym, e, dawania sobie takiego luzu w mózgu, to bardzo, bardzo Wam polecam. Ja gdzieś to kiedyś usłyszałam. Nie wiem, czy to był jakiś filmik właśnie mm, uczący o skupieniu, czy to był. Y, czy ktoś mi to powiedział, słuchajcie, nie wiem gdzie, od kogo, kiedy to usłyszałam, ale usłyszałam kiedyś coś takiego, że w momencie, kiedy przychodzi Wam do głowy coś, co musicie zrobić. No bo jeśli jesteście osobami, które dużo myślą, które mają dużo na głowie albo nawet nie mają dużo na głowie, ale po prostu się tak martwią, dużo myślą, rozmyślają, rozkminiają tak jak ja, to w momencie kiedy wiecie, że macie następnego dnia dużo do zrobienia, to zaczniecie się stresować i nie będziecie w stanie się skupić na niczym innym. To ja binder dan dat. Serio. Cały czas to robię. Ale znalazłam na to sposób. Z którego staram się korzystać i mówię serio, on pomaga. Czyli w momencie, kiedy robię cokolwiek, nie? Um, jestem z psem, robię sobie śniadanie, leżę w łóżku, oglądam serial, cokolwiek, wpada mi do głowy coś, co muszę zrobić dzisiaj, jutro, za tydzień, no to są dwie opcje. Albo mogę to zignorować i pomyśleć, aha, będę o tym pamiętać, spoko. I zostawić i później się stresować, bo wyleciało mi to z głowy i się denerwować. Boże, ja musiałam coś zrobić, to było takie ważne, a teraz nie wiem, co to było. Albo mogę wyjąć telefon, który i tak zawsze mam pod ręką. Sorry, to prawda. Wyjąć ten telefon i zapisać sobie, co mam do zrobienia. Czyli powiedzmy, wpadło mi do głowy, e, muszę odpisać na maila od Pani X, albo wysłać maila do Pana Y, albo coś tam, coś tam. Wymuję telefon, zapisuję sobie. Dzisiaj wysłać maila do Pani X, albo jutro odpisać na maila od Pana Y, albo w przyszłym tygodniu zapłacić czesne za coś tam, coś tam. Słuchajcie, to jest, to jest game changer. Jeśli jesteście osobami, które mają dużo na głowie, albo stresujecie się nawet, jak macie jedną rzecz do zrobienia, polecam spróbować. Nie gwarantuję na 100%, że pomoże, bo tak jak mówiłam, nie jestem w niczym ekspertką. Ja tylko rozkminiam i dzielę się z Wami moimi rozkminami. Ale polecam spróbować. A jeśli zadziała, to dajcie mi znać. Ucieszę się, że mogłam pomóc komuś, kto rozkminia tak bardzo jak ja. I stresuję się później tymi rozkminami tak samo bardzo jak ja. Kolejnym yy, moim tipem Moją sugestią, bo raczej nie chciałabym dawać wam rad, bo nie chcę brać za nikogo odpowiedzialności. Mam tylko 21 lat, nie chcę brać za nikogo odpowiedzialności, naprawdę. Proszę, nie słuchajcie mnie. Please. <grytanie> jest robienie przerw. I to jest tak niedoceniane, a to jest tak ważne, jeśli chodzi o skupienie, bo oczywiście każdy z nas czasami będzie. W stanie usiąść na 3 bite godziny i pisać wypracowanie albo uczyć się na sesję. No, da radę co zrobić, nie? ale nie zawsze. I może się okazać tak, że wydaje nam się, że nam idzie super, a pod koniec będziemy mieli taki zjazd i stworzą się nam w głowie takie negatywne wspomnienia i takie negatywne skojarzenia z tą czynnością, że następnego dnia i za tydzień, i za miesiąc w ogóle nie będziemy mieli motywacji, żeby do tego wrócić. Nie chcemy tego? Chcecie tego? Ja dla Was tego nie chcę i dla siebie też tego nie chcę, dlatego robię przerwy. Jeśli ktoś nie słyszał o tym, o czym za zaraz mam zamiar powiedzieć, to nie wiem, pod którym kamieniem żyliście, bo ja nie wiem, nie wiem, każdy o tym chyba mówi, więc w ogóle nie będę innowacyjna, ale technika pomodoro. Ta technika wzięła swoją nazwę od takiego. Mm, Timera, który stawiał się w kuchni, który często miał kształt pomidora. No i e, takiego pomidora polega na tym, że wykonujemy jakąś czynność, którą musimy zrobić, która wymaga od nas skupienia i takiej, wiecie, pełnego fokusu. Właściwie to, co powiedziałam, nie ma sensu, bo użyłam tego samego słowa tylko w innym, w innym języku. E, no tak. E, więc w momentach, kiedy musicie zrobić coś, co wymaga od Was dużego skupienia, odparacie sobie timer na 25 minut i pracujecie w pełnym skupieniu, bez żadnych przerw i wpadacie w ten taki fajny ciąg na 25 minut. I to jest, słuchajcie, idealny czas na to, żeby zdążyć wejść w ten taki fajny, twórczy ciąg, tak zwany po angielsku flow. Po polsku też się chyba tak mówi, flow. Wchodzicie w ten stan flow, ale jednocześnie nie przepalacie swojego mózgu, tworząc w nim negatywne wspomnienia, sprawiając, że moment, gdy następnego dnia będziecie musieli wrócić i kontynuować pisanie eseju, to będziecie chcieli po prostu, wiecie, wyskoczyć z okna. Tego nie chcemy. Tak więc, naprawdę polecam robienie sobie przerw. Po 25 minutach robimy 5 minut przerwy. Jest to jedna sekwencja pracujemy w tych sekwencjach 4 razy pod rząd i po czterech razach robimy dłuższą przerwę. Teraz nie pamiętam, musicie sobie wygooglować, czy to jest 20, 25 czy 30 minut. W każdym razie są to cztery sekwencje, 25 minut pracy, 5 minut przerwy no, i później jedna dłuższa przerwa, i znowu możecie wracać do tych czterech sekwencji. To jest super. Tylko ważne jest to, żeby faktycznie, słuchajcie, zrobić sobie przerwę w tych pięciu minutach. Nie brać telefonu i przeglądać Instagrama, mimo że wiem, kusi, ale zrobić sobie taką przerwę, gdzie możecie przewietrzyć umysł. Dos dosłownie, wychodząc na, na, na przykład na balkon albo do ogrodu, lub w przenośni, na przykład po prostu wstając, robiąc sobie herbatę, ba bawiąc się z psem, rozmawiając z domownikami. Coś takiego, żeby. Wyciągnąć mózg z tego takiego mindsetu pracy. Super się sprawdza. Polecam. Kolejnym moim, um, słuchajcie, game changerem, jeśli um, macie w domu domowników, albo jeśli uwaga, krótkie story time, ktoś robi u Was. Um, Remont, bo ja wróciłam trzy tygodnie temu z Erasmusa w Norwegii i miałam takie super szczęście, że w momencie, kiedy wprowadziłam się do akademika, drugi akademik był remontowany, więc panowie robotnicy byli bardzo głośno i rozmawiali i śmiali się również bardzo głośno, i maszyny, których używali, były również bardzo głośne, i ciężarówki, które przyjeżdżały dosłownie trzy metry od mojego okna, były również bardzo, bardzo głośne. Także gdyby nie wyciszające słuchawki. To nie nauczyłabym się w tamtym semestrze totalnie niczego. Ja nie jestem tym typem ludzi, tym typem człowieka, który lubi chodzić do biblioteki albo do kawiarni, żeby się uczyć. To nie ja. Ja uwielbiam się uczyć w domu albo w tamtym momencie w pokoju, w akademiku. Gdyby nie wyciszające słuchawki, słuchajcie, no nie przeżyłabym tego, nie przeżyłabym tego. Ja i mój brak cierpliwości by tego nie przeżył. Także słuchajcie, polecam. Serio, polecam. No i zbliżając się już do końca pierwszego odcinka naszych nocnych rozkmin, odcinka o skupieniu, jak możecie sobie pomóc? Zanim powiem dokładnie o co chodzi, to powiem o, czymś, o czym myślę, że większość z Was mogła usłyszeć. Ja przynajmniej o tym słyszałam bodajże w podstawówce, chyba to przeczytałam na jakiejś wiedzy bezużytecznej, a mianowicie, że um, słyszałam, że jeśli uczymy się na sprawdzian, to żeby rzuć gumę, i następnie na sprawdzianie rzuć tą samą gumę, bo wtedy łączą się w, na w naszej głowie, w naszym mózgu, tworzą się jakieś połączenia i lepiej pamiętamy to, czego się uczyliśmy. Nigdy nie sprawdziłam tego sposobu. Nie wiem, czy on działa, bo ja ba ba bałam się <laughs> rzucić gumę na sprawdzianie. Ja byłam zawsze tym takim grzecznym dzieckiem, które się bał wszystkiego. Nadal jestem takim grzecznym dzieckiem, gdy nakleiłam. SKMC naklejkę z jabłka. To się bałam, że zamknie mnie policja w więzieniu, także wciąż jestem tym samym dzieckiem, który boi się rzuć gumę na sprawdzianie. Więc nie sprawdziłam tego, nie wiem, czy to działa, ale jeśli to działa, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że działa to na takiej samej zasadzie, jak um, tip, który będę chciała Wam teraz podać, a mianowicie stworzenie sobie playlisty z muzyką tylko do konkretnej czynności, czyli na przykład playlista do pracy albo Playlista do nauki. I w momencie, kiedy będziemy słuchać tej samej playlisty, przy tej samej czynności, ale nie przy żadnej innej, tak? Czyli, jeśli tworzymy sobie playlistę do e, pracy, to nie słuchamy jej jednocześnie, gotując obiad albo biegając, tylko słuchamy jej tylko w momencie, kiedy mamy pracować i mamy być skupionymi. I jestem w stanie sobie, sobie wyobrazić, że to działa w taki sposób, że w momencie, kiedy odpalamy tą playlistę, to nasz mózg automatycznie przełącza się na ten e, taki mode pracy, nie? Working mode albo Studying mode. I tak wiecie, skoro to my jesteśmy tym źródłem, który sprawia, że jest nam ciężko pozostać dłużej skupionym, no to oszukajmy trochę ten swój mózg. Oszukajmy biologię. Jesteśmy w stanie to zrobić. I to jest taki mój tip. Korzystam póki co działa, może to efekt placebo. Nie wiem. W każdym razie przetestujcie, dajcie mi znać, czy działa. A jeśli wy macie jeszcze jakieś swoje tipy, to dajcie mi znać pod moim nowym zdjęciem na Instagramie. Och. Słuchajcie. Czuję się jak influencerka teraz. Tak? Założyłam Instagrama. Instagrama specjalnie dla nocnych rozkmin. Tak więc, jeśli podcast się Wam podobał, to dajcie mi znać pod tym nowym zdjęciem, właśnie na Instagramie. Super by było, jeśli lubicie również rozkminiać i znacie kogoś, kto również lubi rozkminiać przed snem, żebyście przesłali mu ten podcast. Jeśli macie jakieś super rozkminy i znacie kogoś, kto również ma super rozkminy, możecie się podzielić tymi rozkminami ze mną. Słuchajcie. Może ja też zacznę o tym rozkminiać. Może będziemy o tym rozkminiać razem. A następnie może nagram o tym podcast. I będziemy się dzielić ze sobą rozkminami. Na tym to ma polegać. To jest, to jest ta przestrzeń, gdzie możemy dzielić się rozkminami. Nieważne, czy są super mądre, czy są super idiotyczne. Ok, Okej. Okay. Tak więc to tyle ode mnie na dziś. No i co mogę Wam powiedzieć? Pomyślcie o tym przed snem. Pa!